Cześć moi drodzy. Ile razy zdarzyło wam się znaleźć MacBooka na śmietniku? Jeden człowiek z wykopu znalazł MacBooka. Ostatni model na Intelu, MacBooka Pro A2289 z touch barem, w takim trochę zdemolowanym stanie. Próbował uruchomić go, coś zdiagnozować, no ale niewiele udało mu się zrobić. Zaoferowałem swoją pomoc i ten sprzęt do mnie trafił. Sprawdzimy sobie MacBooka ze śmietnika. Zapraszam do oglądania. To jest ten MacBook. Jak widzicie, chyba się otworzył w drugą stronę. W sensie klapa urządzenia musiała się trochę wygiąć. Sprzęt otworzył się nie tak, jak producent przewidział. Coś tam reaguje, obrazu nie ma, nie wiadomo co jeszcze. Do weryfikacji tego urządzenia muszę rozkręcić sobie klapę. Więc zaczynamy otworzenie urządzenia i zobaczymy, co z tego będzie. Co? Jak to w środku wygląda? No jeżeli chodzi o płytę główną, to nie wygląda tak tragicznie. W sensie zdaje się, że jest cała. Co więcej, to się za chwilę okaże. Jak już mówiłem, ja radziłem właścicielowi nowemu tego nabytku, znalazcy tego nabytku, żeby odłączył matrycę, to może na USB-C pojawi się obraz, ale coś tam powiedzmy chyba poszło nie do końca tak jak trzeba, w sensie nic z tego nie wyszło, więc my sobie popróbujemy dalej. Na początek odłączę akumulator. Do weryfikacji użyję ładowarki od AceFast. Ładowarka ma port HDMI, co umożliwi wypuszczenie obrazu po USB-C, jeżeli oczywiście płyta główna tutaj będzie w jakiś sposób sprawna. Producent dołącza naprawdę solidny kabel USB-C typu sznurowadło. Jest naprawdę grubaśny ten przewód. Ładowareczka jest bardzo, powiedzmy, fikuśna. Mamy listwę zasilającą tutaj obok. No i ten kabel, który jest naprawdę bardzo gruby. I co? Urządzenie, płyta zdaje się nie pobierać prądu. I co? Urządzenie przełączyło się na 20 V. I coś tutaj się dzieje. Wydaje się, że startuje. Musiałem odpiąć dongiel do testowania poboru prądu. Podłączyłem do naszej ładowareczki od AceFasta przewód bezpośrednio. Mamy HDMI i zobaczcie, jaki mamy efekt. Jest obraz. Tu na dole ekranu mamy właśnie obraz. Można coś podziałać. Oczywiście trackpad właśnie. Ciekawe, czy to zadziała w taki sposób, że trackpad będzie działał. Działa trackpad, moi drodzy. Mamy trackpad. Klika. Co prawda coś go tam chyba boli, bo nie chce wyklikać sieci. Ale dobra, coś już mamy. Płyta główna żyje tak naprawdę. Daję obraz po USB-C, moja cudowna ładowareczka jako hub HDMI też działa, super. Co by teraz trzeba było tutaj podłączyć? Jakiś hub i dongla z USB. Przyniosłem sobie huba USB-C, dysk testowy, dongla do myszki. Podłączę to i zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy ten sprzęt zobaczy podłączony dysk twardy? Może system z niego pójdzie? Czy myszka będzie działała? Myszka działa. Coś dziwnego z tym sprzętem się dzieje. Odłączę sobie trackpada i klawiaturę, bo może coś tutaj uległo uszkodzeniu, bo sprzęt się zachowuje dość dziwnie. Ok, odpalamy jeszcze raz prąd. Mamy huba, mamy dysk twardy podłączony. Zobaczymy, z jakim efektem. Wiatraczek zakręcił. Coś tutaj się za chwilę powinno pojawić. Ok, coś się pojawia. Ja tu mam podłączony dysk twardy. O, i chyba się zrestartował ten sprzęt. Może za duży pobór prądu. No, tak jakby się włączył. Ten mój testowy dysk twardy ma tutaj ledziki, ale to się wyłącza za każdym razem. Ten sprzęt się wyłącza. Bateria ładuje się w pełni. Urządzenie pobiera około 50 W i niestety się wyłącza. Trzeba sprawdzić jedną rzecz. Może w jakiś sposób
Jednak ładowarka jest zbyt słaba. Ile ona zapewnia prądu? Zobaczcie, ładowarka daje 60 W. Urządzenie, no jest tak na styk tak naprawdę. Okej, spróbujmy inaczej. Mam tutaj 140-watową ładowarkę, niestety bez HDMI. Zobaczymy, jaki pobór prądu tutaj się nam pojawi. Aktualnie mamy około 30 W. Włączyłem ten sprzęt, 30 W pobiera. To nie jest jakiś szałowy pobór prądu i też się wyłącza, więc to nie jest kwestia ładowarki. Zrobiłem tak, odkręciłem matrycę, podłączyłem z powrotem klawiaturę i trackpad, podłączyłem baterię, przyłożę sobie klapę, żeby łatwiej było mi tutaj operować tym sprzętem. Pomyślałem jeszcze, że problem z zanikaniem obrazu jest związany z tym, że mam huba, który ma w sobie port HDMI, dlatego przyniosłem jeszcze jedną ładowarkę od AceFasta, która pozbawiona jest portu HDMI i będzie służyła tylko i wyłącznie do ładowania tego sprzętu. Może to coś ciekawego spowoduje. Zaraz zobaczymy. Użyję też cieńszego przewodu do ładowania. Ok, podłączam prąd tutaj. Jak widzicie, mamy tam jakiś obraz. Zobacz, czy to reaguje. Klawiatura reaguje. Caps Lock się świeci. Dobra. Nie działa Touch Bar, ale może jeszcze nie działać w tej chwili. Zobaczymy, czy to się w ogóle wyłączy. Ok, sprzęt się wyłącza. Spróbujmy w takim razie go włączyć w trybie, jak tu jest, rosyjska klawiatura z cyrylicą. Zobaczymy, czy się zrestartuje. Zbytnio nie reaguje. Dobra. Może być blokada EFI i tak dalej, co spowoduje, że będzie duży problem. Z oprzynem powinna się pojawić opcja wyboru nośnika. Cały czas z uporem wchodzi do recovery. No to spróbujmy. Aha. Myszka coś nie działa. Ciekawe. Piąłem anteny Wi-Fi niestety. Kombinowałem i wpadłem na świetny pomysł. Mianowicie wprowadźmy tą maszynę w DF-u. Zrobimy restore i może ożyje. Było tutaj parę problemów. Kombinowałem, no trochę powiedzmy rzeźbiłem. Musiałem użyć jeszcze innego kabla, dopiero wtedy zaskoczyło w DF-u. Mam tutaj kabel taki naprawdę turbo dobry. W DF-u sprzęt wszedł, możemy zrestorować to i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Obrazu niestety nie będzie widać, bo nie ma obrazu. Zobaczymy, czy sprzęt podniesie się i coś z tego ciekawego wyniknie. Chociaż w sumie jakbym podłączył port HDMI, to może uzyskam obraz albo się wywali. Zobaczymy. Tutaj jest cały czas no signal. Ok, mamy coś. Mianowicie pojawił się pasek postępu i logo. A propos procesu DF-u, żeby ogarnąć MacBooka, w trybie właśnie DF-u potrzeba drugiego MacBooka. Między innymi ze zgodnym softem, ale nie do końca. Tak czy siak MacBook naprawia MacBooka. To się tyczy urządzeń, które mają już układy T2, czyli roczniki bodajże od 2018 w górę. Wymagają takich zabiegów, jak coś się stanie z softem i tak dalej. Jakiś firmware się posypie. No to konieczny właśnie jest taki zabieg, co ja tutaj właśnie uskuteczniam. Okej, coś się pojawiło dobrego. Mianowicie powinien w tym wypadku wystartować układ. Powinien się pojawić obraz. W sensie wystartować układ U2. Bo to, co tutaj się dzieje, to powinno być po prostu status. Teraz zobaczymy get info. Tak, booted, czyli jakby kontroler poszedł. No i co dalej? Dalej nie ma obrazu. Okej, podłączyłem koniec końców do tego Ethernet i urządzenie zaczęło coś ładować w trybie recovery z internetu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Obawiam się jednak, że nie za wiele, ponieważ wszystko wskazuje na to, że płyta główna jest jakby zablokowana przez prawowitego właściciela, poprzedniego właściciela i jedyne co będzie, to uruchomi się recovery i zapyta o hasło, żeby pójść dalej. Bez tego urządzenie będzie chciało ani wykonać resetu PRAM,
nie będzie chciał wystartować z innego dysku i tak dalej. Ma przypisane jedne rzeczy, że tak powiem, koniec, kropka. Ale poczekajmy, zobaczymy. Na tą chwilę są jaja, ale ogólnie płyta z recovery wstała i jest tak, jak myślałem. Zaraz zobaczycie tutaj w boku, na boku jest ekran. O właśnie, widzicie? Aktywacja, blokada aktywacji. Bez tego jakby dużo nie zrobimy. Chociaż, co ciekawe, za chwilę wyskoczy HDCP. Nie wiem, skąd to się wzięło, nie pytajcie mnie, ale tak jest. Więc okej, urządzenie powiedzmy wstało, płyta główna uruchomiła się z recovery, ale niestety jest blokada aktywacji, urządzenie jest przypięte do czyjegoś konta, ma tak zwanego iClouda, więc za wiele się z tym nie zrobi. Oczywiście są tam opcje na to, żeby to obejść i tak dalej, ale póki płyta główna, no nie wiadomo, czy jest do końca sprawna, to nie wiem, czy jest sens się bawić w coś takiego. Poza tym, no jest to trochę nielegalne. Ja wam tego nie pokażę. Mogę wam tylko powiedzieć, że są takie możliwości, że można, powiedzmy, odpiąć takie urządzenie, jeżeli nie ma oczywiście aktywnego trybu Lost. Jeszcze raz, zaraz tu się pojawi obraz. O, widzicie, jest blokada aktywacji. To jest ten sprzęt. To tyle, ale sprzęt ze śmietnika o dziwo działa. Widzicie, można nim rzucić, odwrócić go w drugą stronę, matrycę odpiąć w drugą stronę i to działa. Więc taka śmiesznostka. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.